mówiliśmy o Maricie Kramer, wielkiej faworytce rywalizacji pań, która także z powodu pozytywnych wyników nie przyjechała. No ale ma zielone światełko. Popatrzmy na pierwszy dziś treningowy skok Kamila Stocha. Pięknie. O, pięknie to wyglądało. Brawo. Brawo dla Kamila. To jest kolejny ponad 100-metrowy wynik podczas dzisiejszego treningu. No więc wszystkie cztery treningi, jak do tej pory w wykonaniu Kamila, to są co najmniej 100-metrowe odległości. 101 za wiatr, odjęte 10,6.